Dzień dobry moi drodzy, witam was cieplutko i serdecznie. Dzisiaj przychodzę pokazać wam świetny przepis na chlebek. Chlebek z mąki i tutaj właśnie, o, do wyboru. Ja mam mąkę mieszaną, będę mieszała dwa rodzaje mąki, zwykła pszenna oraz mąka orkiszowa. Słuchajcie, ten przepis jest sprawdzony, możecie do tego przepisu używać jakiej tylko mąki chcecie. Ja przeważnie mieszam pół na pół, na przykład jakąś żytnią plus pszenną plus orkiszową. No mieszam, po prostu mieszam, musicie sobie po swojemu dobrać odpowiednie składniki i będzie najlepiej. Ja po prostu napiszę wam przepis i już wam też tutaj powiem, żeby było łatwiej. 450 gram mąki, ja tutaj będę za chwilę, może zacznijmy od tego, co potrzebujemy. Potrzebujemy mąkę, 450 gram mąki będzie razem, łyżkę cukru, łyżkę soli, 7 gram suszonych drożdży, pół szklanki płatków owsianych, 500 ml ciepłej wody, w zależności od tego ile trzeba, 1/8 szklanki sienia lnianego, 1/4 szklanki słonecznika, 1/4 szklanki pestek dyni. Moi drodzy, bardzo prosto, zaczynamy od tego, żeby odmierzyć pierw mąkę. Słuchajcie, ja mam tu naczynie, nie martwcie się. Wszystko jest pod kontrolą i teraz mieszam mąkę, wyzerowałam, no jak to, powiedzmy, zobaczmy ile tu będzie, tu jest do 200 odmierzam tej mąki, no u mnie jest 194, już nie będę mieszała jeszcze trzeciej, więc 194, tak do 450, czyli 256 jeszcze. Tutaj 450 ma być ogólnie mąki. Sypię i zaraz chyba przesypię. Nie martwcie się, to bardzo szybko się robi. Chleb nie jest pracochłonny, może czasochłonny, ale dobra, troszeczkę zabiorę. 449, niech zostanie i teraz przesypuję wszystkie suche składniki do naczynia, w którym będzie chlebek rósł. U mnie zwykła plastikowa miska, tak, i to nie jest miska do moczenia nóg, tylko miska do robienia jedzenia, sałatek lub różnych innych takich kulinarnych rzeczy, także miska jest tylko do tego przeznaczona. Po prostu wyprzedzam komentarze niemiłe ludzi, którzy nie potrafią się zachować. A przecież robimy chleb, chleb powszedni, codziennie spożywamy chleb i to jest ważne, ważne. I trzeba mieć szacunek, może nawet do jedzenia, bo to są dary jednak. Dobra, troszeczkę wymieszałam i teraz dodaję po prostu składniki po kolei. Zobaczcie jakie to proste. Pół szklanki otrębów owsianych, a powiedziałam płatków owsianych, to to samo, otręby. Otręby, poleciały otręby. Teraz dodajemy sobie łyżkę cukru. Ja mam łyżkę, takie nawet szczubem, zobaczcie. Łyżka ciemnego cukru. Do tego dodaję łyżkę soli, też troszkę więcej, suszone drożdże. Znowu przemieszamy tą samą łyżką, tu się nic nie dzieje. Aczkolwiek ja do mieszania już z wodą użyję łyżki drewnianej lub plastikowej, żeby nie było żadnej reakcji przypadkiem chemicznej. Sięgnę sobie czystą łyżkę i teraz skupmy się na dodaniu ziaren. Zróbmy tak, żebyście widzieli.
1/4 szklanki. Przesypuję do miski. Wymieniam sobie pestki, oj, pestki dyni. Również o nawet trochę więcej, nie szkodzi. Dodajemy pestki dyni i siemienie lniane, również tu już trochę mniej tego, myślę, że 1/8. Siemienie lniane. Teraz muszę sprawdzić wodę. Najpierw wszystko wymieszać, żeby woda nie była za gorąca, żeby się nam drożdże nie zaparzyły, bo wtedy chlebek nieodpowiednio nam wyrośnie albo nawet wcale nie wyrośnie. Więc moi drodzy, letnia woda. Letnia moja jest za ciepła, więc chwilę odczekamy i za chwilę do was wrócę. Dodałam sobie chłodniejsze wody, ja sprawdzam, jeżeli nie parzy, to jest dobra, żeby nie była za zimna, żeby nie była za ciepła. I tutaj mam 450 ml tej wody. Myślę, że tyle mi powinno wystarczyć. No i co robimy? 450 albo 500 ml. Dolewam po prostu tą wodę i mieszam zwykłą łyżką do połączenia składników. Jak będzie mało, to jeszcze trochę się wody dodaje, ale u mnie powinno 450 wystarczyć, bo mniej więcej tak jest, to też w zależności jakie mąki i chyba raczej tylko od tego. Przepraszam za odgłosy, kamera moja jest bardzo czujna, no ciepło. Dzieci wychodzą, dorośli wychodzą. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że będziemy potrzebować, o widzicie, jaka jest konsystencja tego chlebka. Ja powiem wam, że nawet jeszcze tyle mi wody zostało, zaraz powiem wam, nawet chyba nie 25 ml, w takim razie tutaj koło 400 ml. Troszeczkę to dobrze trzeba wymieszać, wiecie, żeby ten chlebek, żeby mąka, przepraszam, się połączyła. I teraz słuchajcie, to by było na tyle. Już wody nie dodaję, ta konsystencja jest idealna. Bardzo łatwy przepis, zobaczcie, i to już jest koniec. Praktycznie można rzec, to już jest koniec. Nie ma już nic, odstawiamy chlebek, przykrywamy czymś i odstawiamy w ciepłe miejsce na 15 minut. Wróciłam, troszkę dłużej leżało niż 15 minut, już wam pokazuję, tak wygląda. Prawie tak samo, to nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. I słuchajcie, teraz potrzebujemy jakąś brytwankę, foremkę do pieczenia chleba, keksówkę tak zwaną. Potrzebujemy obojętnie jaki olej, odrobinę, ja smaruję olejem, oj. To nie szkodzi. Trochę. Chodzi o to, żeby nasmarować tą brytwankę. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli dotykacie jedzenia, higiena to podstawa, żebyście mieli czyste rączki. Ja na pewno mam czyste ręce z tego względu, że wróciłam właśnie z psem. Jak się wychodzi poza dom, to no to obejdzie, myję się dłonie, więc nie obawiajcie się, na pewno mam umyte. Nasmarowana, ja teraz umyję dłonie i potrzebuję mieć je mokre. Jak słyszeliście, woda chlupała mokrymi dłoniami, po prostu przekładam chlebek. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda. Już drobinki powietrza się dostały. O! I tymi zwilżonymi dłońmi
formujemy sobie chleb. A czemu zwilżonymi? Po to, żeby on się nam po prostu to ciasto do tych rąk nie przyklejało. I teraz z powrotem jeszcze jedną rzecz zrobię. I teraz można również odrobiną mleka i żółtka można posmarować. To teraz lub jakby wyrośnie. Ale zanim jeszcze podstawię do leżakowania mój chleb, to mówię, no 15-20 minut, no 20 minut. Na wierzch posypię słonecznikiem, bo ja jajkiem i mlekiem nie smaruję, mój chleb będzie matowy, że tak powiem. Znowu na 20-15 minut w ciepłe miejsce. Przykrywamy, odstawiamy. Piekarnik nagrzewamy teraz do temperatury 180 stopni. Kochani, tak słabo mi chlebek wyrósł, ale mi zależy na czasie bardzo i to bardzo mocno, z tego względu, że później będę musiała wychodzić. 55-60 minut, 55 minut w zależności od pieca, od piekarnika trzymamy. Ja będę 50-55 i zawsze mi wychodzi. Do pieca! No i moi drodzy, nadeszła ta chwila, kiedy wyciągam chlebuś. Gorąco. Żeby w takie upały piec chleb, no to trzeba naprawdę kochać swoją rodzinę oraz Was, moi drodzy, oraz Was. Chlebuś prezentuje się w następujący sposób. Może tak, o! I teraz Wam coś pokażę, po co był smarowany chlebek. Nie chlebek, a po prostu wyciągamy bez niczego. Wzięłam, przyłożyłam i wyciągnęłam. Po to jest smarowany. Robiłam chlebek w ten oto sposób. Robiłam chlebek wcześniej z papierem, ale niestety papier się nie sprawdzał, przyklejał się, a to jest świetna forma. Przykładam do góry nogami, wyciągam i teraz na blaszy pozostawione, tak chleb musi całkowicie wystygnąć. Kochani, lecę. Życzę Wam smacznego. Na koniec pokażę Wam zdjęcie, jak wygląda chlebuś przekrojony. Buziaczki, do zobaczenia, do miłego i przede wszystkim smacznego. Pa, pa.